Witam. Dzisiaj przedstawiam Wam internet od Vectry. To jest prędkość maksymalna 1,2 giga. To jest technologia HFC, czyli na kablu koncentrycznym. Vectra daje do tego modem Technicolor. To jest model CGA4236. Modem został wyprodukowany w Indonezji. Modem działa w technologii, jeśli chodzi o Wi-Fi standard 6, czyli AX. W środku znajdziemy kabel Ethernet 1-gigowy kategorii 5E, zasilacz 12V na 3,2A, maksymalna pobór mocy to jest 38W, modem Technicolor, jak widzimy z przodu mamy kontrolki od zasilania, od połączenia z internetem, telefoniczna, włącznik, wyłącznik Wi-Fi, tu jest od niego kontrolka, parowanie WPS na samym dole. Z tyłu mamy reset modemu, 4 gniazda Ethernet 1-gigowe, 2 gniazda telefoniczne, wejście na kabel koncentryczny, wejście USB 3.0, ale prawdopodobnie nieaktywne w Vectrze. Wejście na zasilacz i włącznik wyłącz. Dobrze, podłączymy ten modem do sieci, poczekamy aż się zaloguje i sprawdzimy, czy będzie ta maksymalna prędkość 1.2, ale w co wątpię, bo wyjścia są 1-gigowe. To zaraz przetestujemy go. Dobrze, podłączymy już modem do prądu i do sieci. Jak widzimy, lampka od zasilania świeci się już na zielono. Chmurka, czyli połączenie z internetem, na razie mryga na czerwono, bo potrzebuje się synchronizować. Za pierwszym razem według instrukcji to trwa do 10 minut. Oraz nam pojawiła się już lampka od Wi-Fi. Jego wymiary, jakby kogoś interesowało, to jest 53 mm szerokości w największym miejscu, 165 mm głębokości, wysokość 221 mm. Zazwyczaj modem pobiera 8 Watt prądu i przeznaczone jest do pracy w temperaturach od 0 do 40 stopni. Tak jak mówiłem, on już posiada standard Wi-Fi AX, czyli 6 generacji i zaraz jak się zaloguje modem, będziemy mogli sprawdzić jego prędkość po Wi-Fi i po kablu. Najpierw zaczniemy od kabla, później po Wi-Fi. Widzimy, modem już się powoli synchronizuje, bo zaczęła ta lampka mrygać na zielono, pewnie jeszcze będzie pobieranie softu. Tak jak w tej chwili widzimy, mrygają lampki od góry do dołu, czyli pobiera sam modem w tej chwili aktualizację softu. Dobrze, modem nam się zalogował, połączyłem go z laptopem kablem Ethernet. To robimy test na aplikacji prospeedtest.pl. To jest w tej chwili jedna z bardziej wiarygodnych aplikacji do wykonywania testów. Klikamy start. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Przy umowach z Vectrą, te Trascaldo Per dodaje specyfikację prędkości. To jest maksymalna prędkość 1200, ale wiadomo, że takie prędkości nie osiągniemy, ponieważ wyjście Ethernet jest 1-gigowe tylko. Prędkość zazwyczaj, która dostępna jest według specyfikacji, to jest 540, a minimalna prędkość to jest 480. Jeśli chodzi o wyjście, to maksymalna prędkość to jest 90, zazwyczaj 40, minimalna prędkość to jest 36. Jak pamiętamy, niedawno robiłem test internetu od UPC, tam była maksymalna prędkość 1 giga, a wychodząca była tylko 40, a tu mamy wychodzącej aż 90 w tej technologii HFC. Za chwilkę podłączymy modem po Wi-Fi. Jak widzimy, test po kablu Ethernet dał w tej chwili prędkość 946, a wyjście jest 86. Bardzo ładne parametry, można powiedzieć. Dobrze, za chwilkę go podłączymy po Wi-Fi. Jak widzimy, pojawiła nam się już Vectra, podłączymy ją pod piątkę, bo technologia 5 GHz jest większa prędkość, 2.4 ma mniejszą prędkość, ale większy zasięg, ale wiadomo, że chcemy sprawdzić maksymalne tą prędkość. Jak widzimy, modem stoi przy komputerze. Zaraz połączymy go po Wi-Fi.
i zobaczymy prędkość. Dobrze, podłączyłem się do sieci Wi-Fi 5 GHz. Wyskoczył komunikat, że połączenie było przez WPA3, czyli najnowszy standard, jeśli chodzi o zabezpieczenie po Wi-Fi. Jak mówiłem, ten modem działa już w standardzie AX, to mam taką nadzieję, że prędkość będzie około 600 a 800 mega bliska odległości. Dobrze, test się rozpoczyna, zaraz nam pokaże się prędkość. Czyli widzimy, że po Wi-Fi mamy 780 mega. Dość przyzwoity wynik. Mój laptop też działa w technologii Wi-Fi 6, czyli AX. Dlatego możemy przetestować tą maksymalną prędkość po Wi-Fi. Wyjście jest 86. Czyli parametry na tą chwilę Vectra trzyma w mojej lokalizacji. Trzeba pamiętać, że są różne lokalizacje. W jednych to będzie trzymało te prędkości bliżej 1 giga, w innych będzie tak powiedzmy około 600-700 mega. Jeśli chodzi o Wi-Fi, to widzimy, że jest około niecałe 200 mega wolniej niż po kablu, ale to jest przyzwoita prędkość. Wiadomo, jeśli komputer nie ma karty w AX, tylko w AC, to taka transfer będzie między 400 maksymalnie a 600 mega. Dobrze, przetestowałem usługę Vectry. Dajcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę.